Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wykorzystując fakt, że troszkę osób mnie ogląda, także z tego miejsca serdecznie dziękuję, mam przyjemność ogłosić, że w każdy piątek w Olsztynie, jeżeli ktoś ma ochotę, mieszka w Olsztynie lub w okolicach albo daleko nawet, to zapraszam każdą osobę, w Olsztynie gramy. Co piątek o godzinie 17:00 turnieje towarzyskie, będą też turnieje na kategorie. Więcej szczegółów będzie w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam serdecznie, zobaczymy się na pewno, bo my regularnie się tam spotykamy pod szyldem UKS Kopernik Olsztyn i Szkoły Katolickiej w Olsztynie. Serdecznie zapraszam, tyle słowem wstępu o informacjach szachowych. Tata Steel 2022. No, bardzo prestiżowy turniej, bardzo silny turniej, w którym bierze ja udział Jan Krzysztof Duda, nasz polski fighter. Partia, no, muszę tutaj się bardzo uśmiechnąć: przepiękna partia, dużo się działo, dużo bardzo ciekawych odnóg. Przede wszystkim Gambit Hetmański, to co bardzo lubię. No, i to był taki typowy gambit hetmański, więc y, nie przedłużając, zapraszam serdecznie. Przeciwnikiem Janka y, był y, Sergiej Karjakin. Wicemistrz świata były, który no, miał ogromne szanse w meczu z Karlsenem swego czasu zostać tym mistrzem świata, gdyż prowadził w meczu jednym punktem. No cóż, ale to już jest historia. Przejdźmy do rzeczy. Dobra, wstęp, wstępem jedziemy. Janek rozpoczął ruchem D4. Tutaj czarne odpowiedziały D5. Posunięcie C4, i karjakin, moi drodzy, zbił na C4. Przyjęty gambit hetmański. Piękna sprawa. W ten sposób możemy tutaj rozwinąć skrzydła w bardzo wiele stron. Przede wszystkim, głównym tyk, chyba takim posunięciem, które się tutaj grywa, no to jest ruch e4, jest ruch skoczek f3. Skoczek c3 grał kiedyś Gary Kasparow w swoich najlepszych latach, ale ten skoczek c3 chyba już nie jest taki najlepszy, bo dostajemy taki ruch e5 ewentualnie, ale skupmy się na bardziej na partii. Tutaj Janek zagrał e4, fundując sobie tym samym piękne centrum. Tylko pragnę zauważyć, że to nie wygląda do końca tak pięknie, jak się wydaje, na tak ekstremalnym poziomie, jakim reprezentują zawodnicy. Mianowicie tutaj, ruch E5 jest taką ciekawą, długą linią. No, warianty tutaj należy znać bardzo dobrze, jeżeli chce się osiągać takie wyniki, jak Jan Krzysztof Duda, a nawet i te niższe wyniki, no bo Arcymisz 2600 powiedzmy, no to też jest ogromne osiągnięcie. Umówmy się. Na co jakim odpowiedział ruchem B5? ja kiedyś sobie tak myślałem no przecież jak mi zagrają B5 w hetmańskim przyjętym to tylko się cieszyć e, i uważam nadal, że tylko się cieszyć ale Kariakin miał coś tutaj przygotowanego i to jest niesamowite dla mnie odkrycie przynajmniej po ruchu B5 trzeba reagować w jedyny sposób czyli A4 jeżeli pionek wybija na A4 to goniec oczywiście wybija na C4, pozycja białych jest byłaby fantastyczna na co Kariakin tutaj podpar pionka y no właśnie, pionkiem c6. I teraz Janek wybił. To są najlepsze ruchy w partii w danym momencie. I teraz narzuca mi się takie posunięcie B3. Mi się ten ruch bardzo podoba z tego względu, że tutaj możemy, to znaczy, to znaczy, chcemy rozbić ten łańcuch pionów, ale okazuje się, że ruch B3, jak mówi silnik, przynajmniej ten czeskomowy, tak patrząc na szybko, nie jest do końca taki super, dlatego że tutaj czarne grają na przykład E5. W ogóle gra pionami tutaj w tym centrum jest no, fantastyczna trzeba się super odnajdywać w tej pozycji jeżeli chce się grać dobrze no zresztą zawsze tak jest i no i teraz nie będę się zagłębiał oczywiście w ten schemat, tylko przejdziemy to, co zagrał Janek, a Janek zagrał bardzo dobrze czyli jest tutaj bardzo dobrze też przygotowany, nawet na taką ewentualność, co jest ciekawe i wymaga ogromu pracy. Wierzcie mi, drodzy widzowie, na tym poziomie, żeby być, to trzeba tak dużo pracy włożyć, ale to nie tylko przez rok, to całe życie człowiek na to pracuje. Dobrze. Skoczek C3, i tutaj kariakin zagrał Hetman B6. No, muszę przyznać, że silniczek czeskomowy w tym momencie mówi około plus 1,5, i pół. To dużo. To jest bardzo dużo. Ale co Grajanek? No właśnie. Janek zagrywa goniec E2 po namyśle. Zastanawiam się, czy on jest tutaj w przygotowaniu. Nie wiem tego, nie potrafię tego stwierdzić, ale myślę, że taki ruch B3 byłby niezłym posunięciem. No tutaj za bardzo B4 nie można, bo też wchodzi skoczek. A rozbijamy dosyć centrum. Jeżeli na przykład E6, bo to też może być grywane, tu głównie goniec może być taki groźny, to tutaj byśmy wybili na C4. Pionek, znaczy goniec by zagrał na B4 z atakiem na skoczka i goniec zerba. Zauważcie, że i tu wisi, i tu wisi, i tu w odwrotną stronę wisi. Sporo się dzieje, ale silnik tutaj czuje się dobrze i mówi, żeby bić na C4 i goniec zbija. Nie boimy się oddać takiego pionka D4, szczególnie w gambicie hetmańskim. Nie bójmy się oddawać pionów za cenę rozwoju. To jest taki mój mały apel, ja się staram do tego stosować. No a jak będzie gra wychodziła, no to już wszystko zależy od nas samych. Pobiciu w tym momencie, no to pozycja myślę, że cza, biały, białymi byłaby super. No ale jak był w partii? Goniec E2 było w partii, E6 zagrał Karjakin i skoczek H3. Zaskakujące posunięcie, jak dla mnie, muszę przyznać, ale okazuje się, że najlepszy ruch w danej, w, nie w partii, tu tak, niektórzy mnie łapią na tym etapie, tylko najlepszy ruch w pozycji w tym momencie. Tak jest. Skoczek na H3. Okej, okay. Karjakin zagrał goniec B7. Narzuca się wyprowadzenie figury jak najszybciej, ale dosyć ciekawą alternatywę silnik mówi, żeby grać szybko pionkiem A5, ale ja nie widzę tu jakiejś... Super rekompensaty. Ja lubię grać coś takiego białym i goniec E3 i zobaczcie, wszystkie figury żyją i robimy roszadę, tam jakieś D5, wiecie, to są gambity. Tutaj trzeba sporo taktycznych mieć takich myśli, powiedzmy. Dobrze, lecimy dalej. Po skoczek H3, goniec zagrał jednak na B7, na co białe odpowiedziały roszadą, Skoczek F6 za takim na pionka. E, tutaj, jeżeli by nastąpił ruch B4, powiedzmy, no to skoczek A4 jak najbardziej gramy. Hetman C6. Można zastawić tutaj małą pułapkę na przeciwnika, grając na przykład goniec F4, albo grać wieża E1, bo na przykład powieża E1, goniec F4 to jest praktycznie to samo. Jak Hetman zbije pionka, grozi matem, no to tutaj przykra niespodzianka pod tytułem goniec F3, i straty materialne są ogromne. Oczywiście to by było, to jest taka prościutka pułapka na poziomie e, zawodnika bez kategorii Gory ale zawsze miło wiedzieć co i jak w danej sytuacji. Skoczek zagrał na F6, i w tym momencie, no właśnie, Janek zagrywa E5. Ten ruch mi się troszkę nie podoba, silnik tego ruchu też nie lubi. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to e, ciężko, to lepiej nie grać takiego posunięcia, gdyż zwalniamy tutaj pole D5, takie kluczowe. E, ja m, nie podważam umiejętności naszego arcymistrza absolutnie, tylko mi się osobiście to nie podoba. Pamiętajmy, ja tu mówię w swoim imieniu, nie w Janka, absolutnie. E, jak na przykład silnik by tutaj reagował i pomagał? No tutaj e, przykładowo pokazuję takie posunięcie jak goniec E3. Przypuszczam, że trzeba być tu mocno przygotowanym, żeby zagrać takie posunięcie, bo zwróćmy uwagę, że tutaj leci Pionek. I przykładowo, jakby skoczek wziął Pionka, to byśmy wybili tego skoczka, goniec by wybił i tutaj ruch D5. W ogóle, gdzie kosmosy się dzieją, jakieś ataki, ale to jest takie typowe. Jeżeli mamy zrobiony rozwój, roszadę, figury są w grze, chociaż skoczek stoi nietypowo, to on zawsze wskakuje na G5, powiedzmy, no i król jeszcze nie ma roszady, więc mamy szansę tutaj jakoś przeciwnika oszukiwać. Dużo taktycznych możliwości się dzieje, i tutaj właśnie e, szachy są piękne w tym momencie. Goniec mógłby zagrać na C5, moglibyśmy wybić na e, E6. W tej sytuacji widzimy, że powiedzmy. Goniec ma szansę tutaj wybić na e3, ale to zawsze jest wybicie z szachem, no więc takim chyba solidnym posunięciem byłoby zrobienie roszady, a tutaj jeszcze jest goniec f3, w ogóle cuda się dzieją w tej sytuacji, naprawdę, to takie jakaś tam linia silnika, nie zagłębiam się w to mocno, bo tutaj trzeba było poświęcić na to sporo, sporo czasu, no i no mogłoby tak pójść, tak nie poszło, Janek zagrał ruch e5, sprawdźmy jak partia się toczyła dalej, otóż skoczek d5, no i Janek wybił na D5, Najlepszy ruch, no skoczek na D5 w ogóle czarnych stał, stał fantastycznie, no trzeba to y, m, powiedzieć wprost. Tutaj goniec wybił na D5 i skoczek F4. No i wydaje się. znaczy tutaj nasz arcymistrz na pewno widział, że zawsze opcja istnieje wybicia tutaj gońca. Jak go odejdzie, to zawsze istnieje opcja zagrania D5, więc to nie jest, tak, nie jest tak, że ten pionek na D4 będzie słabością. Czasami jest w końcówce, ale jeszcze jest dużo figur. Skoczek zagrał na C6 i nasz arcymistrz zagrał gońcem na e3. Otóż no, ten ruch najlepszy nie jest według ocen. E, tutaj dobrą opcją byłby na przykład goniec F3, aby podważyć jednak gońca D5. Trudne zagranie, dlatego, te, dlatego że tutaj zobaczcie, że jak wybijamy, Hetman wybija, teoretycznie pionek wisi, ale nie do końca, dlatego że, może ja przestawię. Jak to wybijemy, to zobaczcie, że hetman nie może zbić pionka, bo wisi skoczek, skoczek nie może zbić pionka, bo wisi wieża. No więc taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka, ale po gońcu F3 dosyć narzucającym się ruchem może być zagranie wieża D8, co nie byłoby najlepszym ruchem. Naprawdę, tutaj jest kosmos taktyczny, więc sorry. I na przykład po wybiciu na D5 pionek wybija, posunięcie E6, takie typowe kąśnięcie przeciwnika gdy skoczek na f4 gdy jest dypionek ma możliwość zegrania No i tutaj dużo mogłoby się dziać po hetman b4, hetman g4. Tam jeszcze takie kosmosy się dzieją. Pionów bardzo mało po stronie białych, ale jednak król w centrum atrakcyjnie wygląda, żeby go atakować. No cóż, w partii jednak tutaj nastąpiło goniec e3 wieża D8 w tym momencie zostało zagrane, a to zmienia troszeczkę postać rzeczy z wybiciem tutaj na D5, bo teraz może odbić wieża a, e, oczywiście. Janek postanowił zagrać B3 i powalczyć na skrzydle hetmańskim, słusznie z jednej strony, no trzeba trochę ten łańcuch pionów rozbić, jeżeli nie widzimy opcji na skrzydle przeciwległym zauważcie jak długo Kariaki nie robi roszady zagrywa goniec na B4 tutaj wybicie na C4, wybicie na C4 i hetman C2, no pewnie z opcją Wybicia pionka to jest jedno, Kariakin robi spokojnie roszadę. No właśnie, pozycja czarnych jest yy, dobra. Dobra pozycja czarnych, jest pionek więcej, jest dobrze. Tutaj zauważcie, że też wiszą jakieś pionki na d4. No Janek teraz oczywiście tego pionka podpiera. Skoczek zagrywa na e7 i w tym momencie następuje bum na d5 i okazuje się, że jak skoczek by wybił na przykład na D5, to nie na C4 pozycja jest totalnie równa ale czarne nie chcą równej pozycji i zagrywają pionek z E6 bije na D5 to jest dobry ruch, dlatego że Hetman zawsze tutaj troszeczkę po szóstce kontroluje, pionki się złączyły, no i teraz jak białe nie zaatakują porządnie przeciwnika, może być bardzo ciężko, w tej sytuacji rzecz jasna F4 maszerować pionem trzeba, posunięcie a5. To wzmacnia w ogóle skrzydło hetmańskie ze strony czarnych, i ciężko się przebić białymi. Absolutnie, ale jest ruch F5. Taki ruch grać trzeba. Tu prawdopodobnie istnieje przełom F6, tylko że czarne grają F6. Kariakin w ogóle słynie, moi drodzy, z bardzo dobrej obrony w szachach, takich współczesnych szachach, i to jest dobry ruch. On wie. O co tutaj chodzi, ale pamiętajmy, że to jest człowiek i on jest też nieomylny. E, tutaj. Em, e, omylny, nieomylny? To znaczy, chodziło mi o to, że jest człowiek, e, też się myli. E, dobra, e, po ruchu E6, tutaj e, G6 zagrywają czarne. Ja muszę przyznać, że dosyć odpowiedzialne posunięcie, no bo pionek sam się otwiera, otwiera króla. To jest jakaś szansa dla białych i tutaj. Upatrywaliśmy w tej sytuacji dla Janka jakieś szanse. Panowie grali dosyć szybko, w ogóle karjakin, mając dużo czasu na zegarze, około tam 30 czy 40 minut, grał bardzo szybko, a Janek miał tego czasu trochę mniej, tam jakieś kilkanaście minut, czy kilka nawet minut, dokładnie, nie pamiętam, ale w każdym razie duża przewaga czasowa, a karjakin grał jakby grał Blica. I tutaj po G6 nastąpiło G4, od razu Król H8, Król H1 zagrał Janek, to takie typowe, wieża G8, czyli taka niby solidna obrona, wieża F1 gf, gf. Okej, okay. skoczek przytrzymał tutaj te piony razem z pionkiem f6. Mówię o pionkach białych, które nie mogą zrobić progresu w następnych ruchach. I goniec zagrywa na d6. Bardzo ładny ruch. No goniec wraca na fajną diagonalę Wieża zagrywa na b1, z kolei hetman na c7. No i tu się wszystko trzyma, ale co ciekawe, silnik mówi remis. Mimo że pionek mniej, to mówi remis. No tak. Atut jest w tym pionku, który jest wolny, i atut u czarnych jest w tym pionku, który jest wolny, na pewno? Jak robić progres z czarnymi? Nie wiem, jak robić progres z białymi. Również tego nie wiem, ale myślę, że można próbować. Otóż, koniec H5, zawsze jakaś opcja tam na F7 Hetman broni na H2, pionka, który jest atakowany y, przez gońca, więc y, no, na razie się trzyma. Wieża B8. Na co Hetman zagrywa na F2? No bo Janek tutaj musiał szybko ruchy wykonywać w tym momencie. C3 nastąpiło. I goniec H6. No, wygląda teraz to tak dosyć groźnie, prawda? Gońce weszły tutaj na skrzydło, próbują założyć siatki matowe na króla i jakoś tam sobie podziałać. Kariakin wymienił wieżę. Im więcej wymian dla czarnych, to przypuszczam, że lepiej z jednej strony, bo jest wolny pionek. Hetman C4 zagrał i tutaj goniec wrócił na E2. Hetman A2 związał i wieża zagrała na C1 na pionka. W tym momencie skoczek wrócił na c6. No cóż, czy można wziąć tutaj pionka na c3? Sprawdźmy. Otóż nie bardzo, bo istnieje bardzo fajna taktyczka pod tytułem skoczek d4. I zobaczcie, że tutaj wisi goniec. Jak hetman zbija na d4, no to jeszcze jest jakiś goniec e5. No tutaj naprawdę dosyć solidnie Karyakin to wszystko policzył. Więc Janek to oczywiście widział i, i zagrał wieżą na G1 z opcją wymiany wież. Ta pozycja jest równa. Poza tym, zobaczcie, że przy wymianie na przykład wież, ten Hetman wchodzi na G1 i tam są opcje mata. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Skoczek zagrał na E7. Dobra decyzja, dlatego że po wymianie wież Skoczek zbija i atakuje gońca, który tutaj bardzo groźną opcję powoduje w postaci na G7, żeby zahaczyć się tam Hetmanem. Znaczy, chodzi o to, żeby stworzyć siatkę matową dać mata, ale no, czarne bronią się dobrze, o ile można nazwać to obroną. Pamiętajmy, że tu są wolne pionki, no, trzeba mieć psychę do takich szachów. Wieża C1 i wieża G4. Moi drodzy, wieża G4 jest to błąd Karjakina. Jest to błąd karjakina, w którym Janek ma swoją szansę, żeby tę partię wygrać. W tym momencie, um, niestety, Janek wypuszcza wygraną, gra, grając goniec na E3. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi z, z tą wygraną. Wieża wróciła na G7 i znowu goniec H6. Tutaj było bardzo mało czasu ze strony naszego rodaka, i wieża zagrała na G4 z propozycją remisu, na co Janek przystał. No właśnie. Ja powiem tak. Em, Remis też nie jest zły, biorąc pod uwagę, że pozycja po debiucie była gorsza, jednak coś tam nie wyszło Jankowi, ale mm, zwróćmy uwagę, uwagę, jak spróbować te partie wygrywać. Otóż wszyscy na streamie mówią, wieża F1, wieża F1, tak, wieża F1. Zwróćmy uwagę też, że nie można zbić oczywiście wieży, bo tu z jasnych powodów widzimy wisi Hetman. Wieża F1. Przede wszystkim bronimy Hetmana i grozimy wzięciem wieży. I teraz cały problem czarnych polega na tym, że yy, no właśnie, że gdzie zagrać tę wieżą? Jeżeli zagramy na E4, to robi się gorąco, yy, dlatego że Hetman G1 nie widać jak się bronić przed matem. Tu jeszcze jest oczywiście skoczek na G6, to potem goniec F3, i odbijamy figurę. I myślę, że tutaj jest wygrana pozycja po prostu. Na tym poziomie bez problemu. Ale. Jeżeli wieża wróci z G4 na G8, sprawa jest jeszcze prostsza. Mianowicie, Hetman H4 nie ma jak się bronić przed tym strzałem. Oczywiście, można zagrać wieża G5, ale tu wybijamy. I myślę, że po prostu Hetman H5, aby bronić gońca, bronić przy okazji pionka, a F6 samo wygrywa partię, tak naprawdę. No cóż. Y pozycja się skończyła w tej, znaczy partia się skończyła w tej pozycji remis remis nie jest zły wiadomo mały niedosyt ale biorąc pod uwagę cały przebieg partii ja myślę że remis Janek by brał w ciemno po debiucie w grze środkowej tak mi się przynajmniej wydaje to jest moja ocena napiszcie w komentarzu co sądzicie no szkoda oczywiście zawsze niewykorzystania błędu przeciwnika no trudno się mówi, ale Remis to nie porażka. Trzymamy kciuki bardzo mocno w Zajanka, w Tata Steel. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.